Cześć, jestem Klaudia, to kanał No i już. Witam Was w szybkich odpowiedziach. Dane są punkty A, B, C, D. Sprawdź, które z wektorów są równe, a które przeciwne. No to będziemy tutaj podstawiać. Zaczynamy od AB. Czyli x2 należy do betki. Zatem będziemy mieć minus 4, potem jest minus 1, to będzie plus 1, teraz b. Tutaj mamy y, czyli będzie 3, odjąć minus 3, no to będzie znowu plus 3. I tutaj ten wektor ma współrzędne minus 3, 6. BC. To teraz C jest x drugim i y drugim. Będzie 2 odjąć minus 4, to jest plus 4. 0 odjąć 3. 6 minus 3. To mamy, no to lecimy CD. I to D jest x-em i y-em drugim. D będzie 2 odjąć 2. Minus 9 odjąć 0. Czyli mamy 0. Minus 9. A D. Czyli D też jest tym drugim. Będzie 2 odjąć minus 1 plus 1. Mówimy. Minus 9 odjąć minus 3, no to plus 3. Będziemy mieć 3 minus 6. Czyli już tutaj znaleźliśmy pierwszą parę, gdzie mamy wektory przeciwne. A E, czyli E jest x-em drugim, y-em drugim, będzie minus 1 odjąć, je minus 1 to będzie plus 1, 6 odjąć, minus 3 to plus 3. Mamy 0, 9. Kolejna para AE będzie z CD. To jeszcze nam zostało CE. E to ten drugi. Minus 1, minus 2. 6 odjąć 0. Minus 3, 6. Dobra. Te, które są równe, to AB i CE. Mają te same współrzędne wektora. Natomiast parami są A, B, znaczy wektory przeciwne. To AB z AD. CE z AD. I jeszcze AE z CD. Op, możecie to sobie wypisać, oczywiście parami. Na dzisiaj to tyle. Ja Wam dziękuję serdecznie za uwagę. Zostawcie proszę suba. I no i już.